Dziś w godzinach porannych w okolicach ulicy Noworódzkiej potrącono dzika. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Dzisiaj w godzinach porannych dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu otrzymał takie zgłoszenie, że tutaj na tej ulicy został potrącony zwierzę. Strażnicy byli na miejscu, potwierdzili, no w takich sytuacjach, jeżeli mamy żywe zwierzę potrącone, które wymaga jeszcze potwierdzenia czy opieki przez weterynarza, wzywamy również weterynarza. On decyduje o tym, czy te zwierzę będzie uśpione, czy można je dalej leczyć. Po zdarzeniu z pojazdem zwierzę nie zginęło na miejscu, jednak na pomoc musiało czekać długo. Żeby nikt mu nie pomógł, Straż Miejska stoi i się patrzy. To która to już godzina, jak pan... Już trzecia godzina, panie, bo ja co godzinę przejeżdżam. Rozumiem. Żeby ciężko weterynarza wezwać, on wie, jak się męczy, no patrzcie na niego. No. Procedury dotyczące pomocy zwierzętom, które uległy takim wypadkom w przypadku żywego zwierzęcia, polegają na tym, że na miejsce zostaje wezwany weterynarz i to on decyduje o tym, czy zwierzę zostanie uśpione, czy będzie leczone. Ustalamy procedurę poprzez starostwo powiatowe, no były, no ale do zastosowania może było na porozumienie z gminami, w tym gmina Wałbrzych. Naczelnik Pala albo jego pracownik są upoważnieni do użycia broni, posiadają broń pneumatyczną, mają listę lekarzy weterynarii, którzy mają prawo zaaplikować środek, który będzie tą drogą podany, bo nikt do ranionego zwierzęcia nie zbliży się, bo wiadomo, no, ze względu na ból, na to, że to jest dzikie zwierzę, może zrobić krzywdę. Ja Straży Miejskiej, bo przed chwileczką taki kontakt był ze strony, przekazałem. Taka procedura obowiązuje od paru lat. Polskie prawo wręcz wymaga, aby takie zwierzę zostało zbadane przez powiatowego lekarza weterynarii. Jeśli tylko jest możliwość uratowania tego zwierzęcia, to żeby było uratowane. Natomiast to, że mamy takie prawo, a jak do niego podchodzimy, to są dwie różne sprawy, bo najłatwiej jest po prostu wyciągnąć flintę i wtedy mamy sprawę załatwioną, skończoną. To nie jest tak, że do dzikiego zwierzęcia nikt nie może podejść, bo to by oznaczało, że w ogóle nie ma myśliwych, nie ma straży leśnej, właśnie nie ma weterynarzy. To jest informacja nieprawdziwa. Każde zwierzę można zbadać. Jeżeli do tego zwierzęcia trzeba podejść, są środki, które są środkami uspokajającymi. Nie może podejść taki obywatel jak ja, bo to może być dla mnie niebezpieczne, ale specjalista zna się na tym i wie, jak to robić. Zwierzę powinno być zbadane, co się stało, jeżeli jest możliwość, może być wyleczone. Kłopot polega na tym, że nikt nie chce ponosić kosztów tego wszystkiego. Gminy mają obowiązek to robić, ale nie są do tego przygotowane, więc tutaj po prostu trzeba dużo dobrej woli, wykazywać dobrą wolę, bo to się da zrobić. W tym przypadku weterynarz stwierdził uszkodzenie kręgosłupa i dzik został uśpiony, po czym dokonano eutanazji. Na miejsce przybyła firma, która zabrała nieżywe zwierzę. Straż Miejska apeluje o to, by mieszkańcy nie dokarmiali dzikich zwierząt, bo zwierzęta szukając pokarmu wychodzą na jezdnię.